nagrali potężną eksplozję. Wysadziło wieżyczkę rosyjskiego czołgu, nagrano potężną eksplozję. Spłonął rosyjski czołg. Potężny wybuch i wieża czołgu lecącą kilkadziesiąt metrów w górę. Chińska telewizja uwieczniła moment, w którym rosyjski czołg wjechał na minę pułapkę. W sieci pojawiło się nagranie chińskiej telewizji Phoenix TV z okolic Mariupola. Widać na nim eksplozję i zniszczenie rosyjskiego czołgu. Maszyna prawdopodobnie najechała na minę pułapkę. Wideo pochodzi z 11 maja. We wskazanym rejonie wciąż bronią się żołnierze pułku Azow, którzy nie poddają się mimo przeważającej siły Rosjan i ciągłych ostrzałów. Na nagraniu widać nie tylko eksplozję. Siła wybuchu jest tak wielka, że ciężka wieża czołgu wylatuje na kilkadziesiąt metrów w powietrze. Walka w Azowstalu. W kombinacie Azowstal w Mariupolu wciąż bronią się żołnierze pułku Azow. Rosjanie blokują im możliwość wyjścia z podziemi zakładu i sami próbują wedrzeć się do środka. Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej skomplikowana, napisał w piątek rano w telegramie mer Mariupola Petro Andruszczenko. Opublikował też nagranie, na którym widać atakowane zakłady. Wszyscy jesteśmy dłużnikami obrońców Mariupola, komentował.